jeżeli człowiek jest wierzącym, to nie może odwrócić się od krzyża. Ja pamiętam, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale na tydzień przed tragiczną śmiercią księdza Popiełuszki ja zebrałem kilka osób, młodzieży, do niego. Bo chciałem, żeby, no, bo już wtedy znałem dobrze księdza Popiełuszkę jako, wcześniej jako kleryk, potem jako młody ksiądz. I chciałem, żeby do nich powiedział kilka słów. Więc z tego, co najbardziej zapamiętałem, i to jest też dewiza mojego życia, że wobec krzyża człowiek może zająć tylko dwie postawy. Albo odwrócić się i wybrać inne życie, albo po prostu, jak powiedział, uścisnąć krzyż tak mocno do swojego serca, by go do końca życia już po prostu nie opuścić, nie utracić. Żyć tym krzyżem. I myślę, że życie krzyżem, czyli życie Chrystusem, nie jest łatwe. Jest na pewno dużo cierpienia, ale jest też dużo radości. Teraz jestem kapelanem od niedawna, od kilku miesięcy, tutaj w Kielcach na Jagiellońskiej, w takim domu, gdzie jest około 400 osób. Tak powiedzmy, około 200 osób są to osoby, no, chore, cierpiące. Są osoby, które nie chodzą od dziecka, od urodzenia. I tutaj tak było zawsze, że w cierpieniu zawsze widziałem i rozumiałem, co to jest prawdziwa radość. Kiedy ja patrzę na tych ludzi, szczególnie w Kościele, na mszy świętej, jak oni przyjmują Pana Jezusa, ich radość w oczach, łzy i radość, uśmiech, to mówię do ludzi, że nie trzeba szukać nieba. Niebo jest już tu, na ziemi. Pan Bóg nam chce powiedzieć, że bez krzyża nieba nie ma nieba. A jeśli Pan Bóg daje krzyż, to tego sam doświadczyłem, ale i doświadczam w życiu tych ludzi, którzy tak zostali doświadczeni cierpieniem, w ich radości, że oni są szczęśliwi. Oni są szczęśliwi, jak po prostu, no, żyją to ciężkie życie z Chrystusem. Ja na przykład codziennie roznoszę komunię świętą po pokojach. No jest dużo osób, które przyjmują komunię świętą, także nieraz ja jestem zmęczony, jest mi ciężko. Ale mówię sobie: Marek, wstań, idź. Bo jak widzę, jak wchodzę do pokoju z Chrystusem tu na piersiach, jak widzę uśmiech i radość tych ludzi cierpiących, że Pan Jezus przychodzi, że ten dzień przeżyją na nowo z Chrystusem, no to wstaję, idę i wiesz, cud się dzieje, bo wracam z powrotem i czuję się bardziej wypoczęty, niż jak miałem iść, byłem, no, czułem się bardzo zmęczony. Myślę, że to jest wielka tajemnica krzyża, że z jednej strony jest cierpienie, bo jak się chce naprawdę żyć krzyżem, to człowiek musi, tak jak Pan Jezus powiedział: byłem głodny, byłem cierpiący, przyszliście do mnie, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Jak człowiek chce żyć krzyżem Jezusa Chrystusa, to musi iść w te miejsca, gdzie jednak jest cierpienie. Ale powiedziałbym, Pan Bóg daje siłę i radość, która płynie z tego spotkania z cierpieniem, z drugim człowiekiem, i jego uśmiech, że podałeś mu dłoń, że powiedziałeś mu dobre słowo, no to
zwiększonego? To jest największa. Tego się nie kupi za żadne pieniądze. Jak moja babcia umierała, miałem 4 lata i byłem przy jej śmierci. Umierała bardzo świadomie. I moja babcia powiedziała mi: wnusiu, jak będziesz przechodził, szedł gdzieś i będzie człowiek. Nawet ktoś powie, że to jest jakiś pijak albo ktoś. Nie przechodź obojętnie. Zatrzymaj się. Nawet jak nie masz, żeby dać jakiegoś, no, pomóc materialnie, podaj mu dłoń. Powiedz mu dobre słowo, podnieś go. On może tego bardziej potrzebuje niż, no, niż tych pieniędzy. I moja babcia miała rację, doświadczyłem wiele takich, no, radości w życiu. Na pewno wiele młodych ludzi teraz no, mogłoby brać przykład, ale często też nie wiedzą, jak to było wówczas w 1984. I jaki był impuls w ogóle do tego? Skąd się to wzięło? No skąd się to wzięło? No ja myślę, że to jest takie dzieło wspólne. Bo myślę, że młodzież sama, ciężko by jej było cokolwiek zrobić. Tak jak Pan Jezus powiedział, że stado potrzebuje dobrego pasterza. I powiedział, że ja jestem pasterzem i prowadzę moje owce. Jestem pasterzem owiec i myślę, że każdy kapłan, dla każdego kapłana. Ja się i dzisiaj nawet o tym bardzo głęboko myślę, kiedy myślę o Kościele, żebyśmy my, kapłani, nie koncentrowali się w Kościele, może martwili się nad tym, co jest materialne, jak to wszystko będzie. To będzie nam dane, bo ja tak zawsze w życiu robiłem. Tylko żebyśmy się koncentrowali na tym, co jest duchowe. Żebyśmy potrafili być z ludźmi w ich cierpieniu, modlić się z nimi, tak jak ta młodzież. No gdybym, ja im tak nawet, no, troszkę wjeżdżałem na ambicje, była w nich wiara, ale no, oni byli młodzi, to jeszcze były, no, osoby niedorosłe nawet, bo miały po 15, 16, 17 lat. Potrzebowały głosu, no, jakiegoś autorytetu. Ja nie mówię, że byłem jakimś tam autorytetem, ale ksiądz jeszcze w tamtych czasach, kiedy walczono z Kościołem, kiedy walczono z religią, no, był na pewno autorytetem dla młodych ludzi. Jak zacząłem, no, pracę z nimi, katechezy, kiedy zdjęto im krzyże z sal lekcyjnych, kiedy zacząłem mówić im o wartości krzyża w życiu chrześcijanina, no to widziałem, jak to wszystko nabierało mocy i, no, gotowi by byli, bo ja mówię, że ja na przykład osobiście, bo to jest prawda, jeżeli trzeba by było oddać życie za krzyż, to bym je oddał. Bo nie można inaczej, nie ma. No, nie można wierzyć w Pana Boga, jeśli Panu Bogu nie odda się wszystkiego. Albo całe życie, albo nic. Tak jak powiedział ksiądz Popiełuszko. Chciałbym przy okazji pozdrowić całą Włoszczowę. To jest moja pierwsza miłość. A pierwsza miłość nigdy nie rdzewieje. Człowiek nigdy nie zapomina i kiedy nieraz przejeżdżam przez Włoszczowę, to patrzę na domy, to nawet wiem, jacy ludzie mieszkają, widzę ich twarze. Może niektórzy, na pewno niektórzy już odeszli, ale serce bije inaczej, bo krzyż, jak krzyż połączy człowieka z kimś drugim, jak krzyż połączył mnie z tą wielką rodziną, jaką jest Włoszczowa, i czułem tam dużo miłości, dużo modlitwy, bo też mi było potrzebne.
w każdy piątek tak sobie organizowałem katechezę, żeby mieć wolne, jeździć do chorych. I jak mówili mi, że ofiarują swoje cierpienie, swój krzyż za moją posługę, no to naprawdę to była dla mnie ogromna siła. I mogę powiedzieć, że właśnie krzyż jest siłą. Cierpienie ofiarowane za innego, tak jak za mnie chorzy ofiarowali to cierpienie. Czułem naprawdę tą siłę. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, kiedy miał spotkanie z chorymi, powiedział tutaj w Polsce, już nie pamiętam dokładnie gdzie, powiedział, że ludzie cierpiący, do cierpiących powiedział, chorych, którzy ofiarujecie swoje cierpienie za Chrystusa, za Kościół, jesteście tym filarem, który podtrzymuje Kościół. Jeżeli tego by nie było, to i Kościół by się rozsypał. Zapraszam do Kielc. Zapraszam, jeśli ktoś z Włoszczowy będzie przejeżdżał przez Kielce. Ja spędzam praktycznie cały dzień w domu opieki społecznej na Jagiellońskiej. Myślałem z początku, bo byłem dość, czułem się zmęczony, że nie dam sobie rady, ale widzę, że jednak Pan Bóg działa i czuję się dobrze i czuję się tam jak w rodzinie. I zapraszam. No, Bóg zapłać serdecznie. Dziękuję.